Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Kapelusznik. Jak wspomniałem, na mojej osi czasu, czy tam na społeczności, spin-off obejmie także ten rozdział z uwagi takiej, że teraz będziemy mieli 3-tygodniową przerwę. To tyle, jeżeli chodzi o informacje wstępne. Rozdział zaczynamy od tego, że Mars faktycznie przebił się przez wewnętrzną barierę wyspy i szybko spostrzegł go Jimbe, komentując, że posiada on przerażająco silne haki. Więc Ryboluć mówi do Zoro, że wygrał pojedynek i pora już iść. Ten oczywiście nie chce kończyć, bo widzi, że Lampard stoi dalej. Lucci zatem też chce dalej kontynuować walkę, lecz Jimbe wkroczył i na prośbę Sanjiego zabrał stamtąd Zoro. Wykończony Lucci wraca do ludzkiej formy, potem jak nasi już stamtąd poszli i siada ze zmęczenia, gdzie w tym czasie pojawia się przed nim Mars i pyta o to, gdzie jest York. On odpowiada, że w pokoju kontrolnym i Lucci składa Marsowi dosłownie pełny raport z całej sytuacji. Z ciekawszych rzeczy wiemy, że zostało 6 minut do wiadomości Vegapunka. No i Mars mu gratuluje dobrze wykonanej roboty. Ale Lucci, co ciekawe, prosi go, by uważał na jego towarzysza Kaku, który również znajduje się w pokoju kontrolnym. Natomiast Mars nie gwarantuje mu, że o niego zadba. My wracamy do akcji z Luffym. Gadasz sobie z olbrzymami o przyszłości. Oni mu mówią, że wygląda on jak Bóg z opowieści na Elbafie. Tymczasem Merkury i Saturn komentują, że Nika sprzymierzył się z olbrzymami. Nasi też mówią między sobą, że nie ma czasu zbytnio na walkę i pora się zbierać. Oraz dodają, że Gorosei wyglądają jak zwierzyna z Elbafu. No, ciekawa rzecz do rozkminy. Dogi i Brogi kontynuują, że dostali po drodze od San Jiego, którego spotkali wcześniej, polecenie, żeby jak znajdą Luffy'ego, to go ze sobą zabrali i uciekli z wyspy. I generalnie wszyscy nasi są w drodze ucieczki. Jeden z nich grzmi wróg, co jest sygnałem dla ich załogi, że owa dwójka znalazła Luffy'ego. Ich załoga rozumie komunikat i zaprzestaje walki z marynarką i rozpoczynają odwrót. Merkury zauważa, że chcą uciec, więc rozpoczął przepotężny ryk napełniony królewskim haki. Siła ryku jest tak wielka, że trzęsie się praktycznie cała wyspa. Nawet Gear 5 na swój sposób doznał obrażeń. Potem Luffy się szybko leczy i olbrzymy następnie blokują już fizyczny atak Merkurego. Oba olbrzymy stwierdzają, że haki Merkurego jest tak silne, że należy on do najsilniejszych osób w światowym rządzie. W końcu Merkury jest chyba najbliżej Słońca, zatem pewnie jest najsilniejszym z Gorosei. Merkury ich pyta, czy mają świadomość, kim są Słomiani, a oni kontrują, że ich przyjaciółmi i odrzucają Merkurego w siną dal. W związku z tym wszystkim Saturn stwierdza, że trzeba ich wymazać z kart historii. To już zaczyna być memem. Wszystko wymazcie. II wojny światowej nie było, potopu szwedzkiego, Polska wielka, Lechistan. Tak to taki obraz Gorosei w tej chwili. No i zaczyna strzelać do naszych jakąś śliną w postaci kulek. Tak to przynajmniej wygląda. Przy czym Luffy zmienia pobliskie drzewo w kij baseballowy i odbija te kulki z powrotem. Aha, co powoduje swoją drogą gigantyczny wybuch, na co Gumiak jest w szoku. Nie wiem, jak to skomentować. Gear 5 jest coraz bardziej absurdalny. Giganci myślą, że to zniszczyło Gorosei, na co Luffy mówi, że są oni nieśmiertelni. Dogi i Brogi tego nie rozumieją, więc Luffy im tłumaczy, że nieważne, jakie obrażenia im się zada, to oni i tak się zregenerują. Giganci mówią, że pierwszy raz coś takiego spotykają i nie słyszeli wcześniej o rasie lub owocu dającym takie możliwości. Biorąc pod uwagę, że są olbrzymami i żyją oni po kilka wieków, to faktycznie daje do myślenia. No a na koniec rozdziału każdy z naszej ekipy przygotowuje się już do ucieczki lub już ucieka. Na ekipę Bonnie czekają na przykład wiceadmirałowie gotowi do walki, Mars odnalazł York, Kizaru ma dosyć walki i gra na czas, sobie leży na tym statku, do którego trafił po rzucie Luffy'ego, a ostatni panel to ożywiony żelazny gigant przepraszający Joy Boya. Niestety nie wiemy za co. Ocena rozdziału to mocne 8 na 10.
Pierwszy temat to materializacja przedmiotów przez Luffy'ego. To jest wręcz pytanie do SBS-a dla Ody. No bo jak to w zasadzie działa? To znaczy, Luffy może stworzyć dowolną rzecz dzięki swojemu owocowi, ale tylko na krótki moment? Albo czy istnieje jakaś furtka, że może urzeczywistnić i zmaterializować cokolwiek na stałe? No, bardzo ciekawe, ciężkie do opisania. Mam nadzieję, że to Oda bardziej rozjaśni w przyszłości. Drugi temat to Haki Gorosei. Wreszcie wiemy, że je posiadają i wychodzi na to, że wszyscy mają królewskie. Z czego Merkury zaprezentował użycie zaawansowanego królewskiego w zupełnie nowy sposób. Nawet Wi-Fi Haki Shanksa tu się chowa. Wychodzi nawet na to, że opanowane królewskie można w zasadzie nałożyć na dowolny atak. Nie tylko na jakiś cios ofensywny przy pomocy pięści lub miecza. To daje zupełnie nowe możliwości. Trzeci temat to w zasadzie sama moc Gorosei. W zasadzie olbrzymie potwierdziły w tym rozdziale, że Gorosei nie posiadają owoców. Dlatego podejrzewam, że są z rasy, której postacie ze świata One Piece'a nie znają i pochodzi ona z kosmosu. Tak, to są kosmici, którzy podstępem Imo przejęli władzę i zniewolili świat. To tak w skrócie wygląda. Temat wałkowany milion razy, ale puzzle powoli układają się w całość. Swoją drogą, Gorosei dzięki regeneracji mogą być spokojnie w absolutnym topie postaci świata One Piece. Gdzie taki Kaido miał piekielnie wielką wytrzymałość, tak jak Big Mom, Shanks z Ultra Haki, a oni mogą, jak chcą, przyjmować obrażenia, nie przejmując się nimi, bo i tak wiedzą, że nic się im nie stanie. Z czego mamy jedną wskazówkę odnośnie ich słabości. Saturn prosił Kizaru, by mu sprawdził, czy w jego herbacie nie ma trucizny. Więc czyżby od środka dało się ich zranić? Ciekawe, nie? Poza tym, jak się dobrze zastanowić, to daje Lowowi w przyszłości rolę do popisania się. No i ostatni temat na dziś to czemu Żelazny Olbrzym przeprasza. Przy czym warto zwrócić uwagę, że Zunisha ponosi karę za coś, co zrobiła w przeszłości, a Joy Boy także przepraszał Wyspę Ryboluci za niedotrzymanie swojej obietnicy. Wychodzi na to, że Pusty Wiek zakończył się wielką tragedią, gdzie Joy Boy i jego siły poległy lub nie dokończyły roboty, którą się zajmowały. Może Joy Boy został zdradzony przez swoich, albo może zostali oni przekupieni przez Ima. I tutaj ciekawa rzecz, czy symbolika, jeżeli Imu faktycznie nawiązuje do szatana, to idealnie to pasuje do jego roli diabła kusiciela, tak swoją drogą, tak jak diabeł kusił Ewę jabłkiem, co nie? O to chodzi. No, ciekawe. Generalnie otwiera się tutaj wątek zdrady, gdzie to może Joy Boy traktował swoją załogę jak przyjaciół, ale oni nie do końca sobie wszyscy ufali. Coś jak załoga Roxa kiedyś i Czarnobrodego obecnie. I dlatego to Luffy zostanie królem piratów i nie powtórzy błędów Joy Boya, ponieważ stworzył swoją załogę opartą na rodzinnych relacjach, bardzo przyjacielskich, gdzie wszyscy sobie ufają. Taka ciekawa rzecz do rozkminy na koniec. Dajcie znać, co o tym myślicie i na razie.